Praktycznie każdy z nas korzysta codziennie ze smartfona czy laptopa. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, z czego wykonane są tego typu urządzenia? Do ich produkcji wykorzystywany jest szereg różnego rodzaju pierwiastków, na przykład metale ziem rzadkich, które znajdują się w skorupie ziemskiej. Ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem zajmuje się inżynieria surowców mineralnych. Otwieramy nowy kierunek studiów, inżynieria surowców mineralnych, ponieważ obecnie przy tak dużym rozwoju technologii jest bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Przygotowaliśmy dla Was trzy specjalności. Pierwszą z nich jest inżynieria mineralna i ochrona środowiska. Tutaj dowiecie się, w jaki sposób przetwarzać wydobyte surowce, aby lepiej nadawały się do wykorzystania w przemyśle. Druga specjalność to geologia inżynierska i geotechnika. Tutaj poznacie tajniki geologii oraz dowiecie się, w jaki sposób badać grunty pod budowę budynków, obiektów inżynieryjnych czy farm wiatrowych, jak również nauczycie się modelować i projektować obiekty geoinżynierskie przy wykorzystaniu najnowszych metod komputerowych. Trzecią specjalnością jest geoturystyka. Tutaj dowiecie się, w jaki sposób zabytkowy obiekt pogórniczy lub poprzemysłowy przekształcić w atrakcję turystyczną. Wszystkie specjalności są bardzo przyszłościowe. Po każdej z nich macie bardzo duże szanse znalezienia ciekawej pracy bądź założenia własnej firmy. Zapotrzebowanie na surowce mineralne stale rośnie. Skorzystajcie z okazji. Zapraszamy na inżynierię surowców mineralnych.